5 małych marchewek, pół kilograma suszonych grzybów, radio obrotowe. Temat dzisiejszych rozmów wyłączonych w Radio Maryja i telewizji FAM. Naszymi gośćmi będą ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz dr Zenon Hanas. Początek spotkania w Radio Maryja i telewizji FAM o godzinie 18.15. Kontynuacja tematu w Radio Maryja o 21.30. Marchewkę obieramy, ścieramy na tarce o dużych oczkach. O dużych oczkach. Cebulę i czosnek siekamy drobno. Tak, o dużych oczkach. I podsmażamy tak do zeszklenia na oleju. Tak, o dużych oczkach. Następnie dodajemy tą marchewkę z tartą i jeszcze gościmy 10 minut. Koncert kolędowo-noworoczny. Oczywiście wcześniej Montolagi powinna powiedzieć, że grzyby suszone dokładnie płuczemy. Zalewamy wodą, pozostawiamy na pół godziny do namoczenia i smakujemy do miłości. Można oczywiście przyprawić, tam miska, ziela, pieprz, posolić wodę. To możemy tak naprawdę na początku zrobić, bo grzyby też, zanim się ugotują, to jeszcze chwilę potrwa. Czyli ugotowane grzyby obsadzamy na cisko. Następnie to, co już powiedziałam, te warzywa ścieramy, podsmażamy i dodajemy również te ugotowane, już obsadzone grzyby. Do tej marchewki, do tej cebuli. Po chwilę razem podsmażamy. Pozostawiamy do wystudzenia taką naszą masę i mielimy w maszynce do mielenia mięsa. Tak już wystygnie sobie. Odpowiedzialnym za rezerwację biletów jest dodajemy żółtka, czyli oddzielamy białko od żółtka, dodajemy do tej naszej masy żółtka, bułkę tartą, przyprawy, ubijamy na sztywno pianę i już na sam koniec mieszamy z pianą delikatnie już. Oraz i przekładamy do blaszek stówek posmarowanych tłuszczem i wysypanych łuką tartą lub zwykłym papierem do pieczenia wyłożoną. I pieczemy o 1 godzinę, około 70-80 stopniach Celsjusza w piekarniku. Słyszę, a tych jajek mam 5 jajek, dobrze? Tak, 5 jajek, tak. Czyli tak, jak dodamy już żółtka i zmieszamy tą masę, dodajemy też bułkę tartą, czy na samym końcu bułkę tartą? Może być najpierw żółtka, mieszamy i tak, już tak przed pianą na końcu pianę zupełnie, na końcu dodajemy pianę, delikatnie ją, wiadomo, łączymy z resztą. I pieczemy w piekarniku po 70-80 stopniach, no tak trzeba powiedzieć, że godzinę czasu. Po wystudzeniu wyjmujemy już blaszek, schowamy do lodówki. Bardzo ładnie się kroi ten pasztet, jest taki wilgotny. Możemy podać z jakimś sosem. Tutaj siostry podpowiadały mi, że może z pomidorowym, z takim ostrzejszym lub takim może z pomidorami suszonymi też. To może jeszcze Państwo mają swoje propozycje, takie ulubione jakieś sosy, które można też podać oczywiście na zimno. Tak. To w takim razie, siostro, spróbujemy odebrać telefony. Dobrze. Drodzy Państwo, siostra Faustyna dzisiaj i jej propozycje na świąteczny stół 56 655 23 55, drugi numer 56 655 23 56, dwa numery telefonii komórkowej 536 600 136 300 i już odbieramy telefony. Proszę bardzo, halo. Cześć Boże. Cześć Boże. Ja telefonuję z Podkarpacia i chciałam się zapytać, tydzień temu było podawane to chyba coś na odporność. Woda, cytryna i czosnek. I nie wiem, ile czego nie zdążyłam. Czy byłoby to możliwość? No jeśli nie dziś, to może... No bo nie było szans... Nie było szans się do telefonu patrzeć, bo takie, no czasem te pogaduszki są dość długie. No, no ale trudno. Tydzień temu... Chyba ze słuchaczami, tak. To było i chyba pani Małgosia podawała rzeczywiście jeden taki przepis, taki dla chyba dla cukrzyków chyba, tak, bez właśnie cukru, bez miodu. Tak, rzeczywiście, tylko teraz
zawsze, bo się zastanawiam, że czemu ja tego tutaj nie mam. Tak, bo to było z list, już sobie przypominam, to był list jednej z naszych słuchaczek, jej propozycja. Ile czego? No może spróbujemy szybciutko, bo to rzeczywiście jest dosyć istotne. Tak, chodzi pani o to, ile czego? Już mówię. Tam nie było miodu. Tak. Miodu. Proszę słuchać, to jest 16 dużych lub 24 małe ząbki czosnku. Do tego 3 cytryny i 1 litr letniej przegotowanej wody. Aha. I to wszystko trzeba. Jak zrobić, to pani sobie zanotowała. No nie bardzo. No chyba pokroić. Wiadomo, oczywiście cytryny trzeba wyszorować, umyć, sparzyć wrzątkiem, następnie obrać ze skórki, zmiksować w blenderze lub przepuścić przez maszynkę. Chodzi o to, żeby taka masa, taka pulpa z tych cytryn powstała, łącznie z tym sokiem. Czosnek należy oczywiście obrać, zmiażdżyć lub posiekać drobniutko. Tak. I to wszystko, tą cytrynową pulpę łączymy z tym czosnkiem posiekanym, zalewamy letnią, przegotowaną wodą i pozostawiamy na 24 godziny w ciepłym miejscu w kuchni, a po tym czasie trzeba to zlać do naczynia tutaj o pojemności 1 litra, tak słuchaczka radziła, i wtedy dopiero przecedzić przez gęsto sitko nylonowe, żeby oczywiście nie metalowe, żeby nie traciła cytryna swoich właściwości. Uzupełnić do litra przygotowaną wodą i to wszystko można przelać do butelek i przechowywać w lodówce. Pić tak, 3 razy dziennie po posiłkach. Tak, ważne, żeby po posiłkach. Proszę pani, ząbków, jeśli są duże, to 16, a jak małe, to 24. 24, dobrze. To już wiem wszystko. Bardzo, bardzo się cieszymy, że mogliśmy pomóc. Dziękujemy pięknie z Panem Bogiem nawzajem. Wszystkiego dobrego. Panie Jarku, czy jest jakiś telefon? No nie i niestety już czas naszej audycji też dobiega końca. Siostro, mam nadzieję, że nie było tu żadnej trudności ze zrozumieniem, bo nie są to skomplikowane przepisy, za co naprawdę, siostrze, bardzo dziękuję w imieniu wielu słuchaczy, bo wielu słuchaczy właśnie chwali sobie, siostry, przepisy, bo są takie... No, łatwe w wykonaniu i dosyć szybkie, co jest dla wielu ze słuchaczy bardzo cenne. Siostro, dziękujemy serdecznie za dzisiaj, za te propozycje. Bardzo proszę, jeszcze ostatnie sekundy należą do siostry. Ja ze swojej strony chciałam tylko gorąco podziękować za piękne życzenia. Bardzo dziękuję również. Słuchacze też sobie radzą, nawet jeśli nie zdążą zadzwonić na antenę, to jeszcze sobie poradzą, że tak osobiście nawet czasami możemy porozmawiać. Tak. Także za to też dziękuję też Państwu. Oczywiście pragnę złożyć serdeczne życzenia świąteczne wszystkim słuchaczom, całej rodzinie Radia Maryja. Pozdrawiam wszystkie nasze wspólnoty loretańskie w Polsce i za granicą. Ogarniam nasze rodziny, przyjaciół, dobrodziejów, pracowników, osoby chore, cierpiące, które też nas słuchają. Aby nowonarodzone dzieci błogosławiło, napełniało pokojem i radością. Oczywiście zapraszam do Loretto, a tak szczególnie, oczywiście wszystkich, bo Matka Boża czeka na każdego, a szczególnie zapraszam jeszcze w grudniu, w tym czasie poświątecznym, dziewczęta, studentki, i nie tylko, na rekolekcje w dniach od 28 do 30 grudnia w naszym sanktuarium. Może tylko szybciutko jeszcze telefon do siostry i ona wszystko wytłumaczy, gdyby był ktoś zainteresowany. 511-271-252. Siostro, pięknie dziękuję i na ręce siostry również dla całego domu loretańskiego przekazujemy serdeczne życzenia błogosławionych świąt. Bóg zapłać. Były to porady kulinarne w Radiu Maryja. Dzisiaj gościliśmy siostrę Faustynę, siostrę Loretankę ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Wysłuchaliśmy porad kulinarnych.
Słuchają Państwo Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. Rodakami, ale najwyższy czas, żeby ci katolicy sami się na siebie popatrzyli, bo oni naśladują Żydów w zazdrości, zawiści, co do ludzi z narodu, co do ludzi z pogan. Przecież taka piękna ilustracja była w naszej książce You Can Live Forever in Paradise on Earth, pokazująca ta ilustracja, jak to butnie patrzyli się Żydzi na pogan, że ci poganie to są nic, a Żydzi to mają zakon, mają prawo. I co z tego, kiedy się w ogóle do tego nie stosowali? Do niczego Żydzi się nie stosowali, bo uważali, że są święci, że są naj, że są naj, że dla nich tylko będzie raj, będzie raj. Przyszedł Jezus, to oni go wzięli i zamordowali. Taki był raj, różne grupy patriotyczne w ojczyźnie i w Polonii. Zapraszamy także pojedyncze osoby. No i że w ogóle mamy wiesz, wiele do upamiętnienia. Park ten to okazja wyrazić wdzięczność tym, dla których można powiedzieć, wyrastały i wyrastają następne pokolenia Polaków. Dzięki których wierze, miłości i ofierze również my żyjemy. A więc zapraszamy do współtworzenia Parku Pamięci Narodowej. O widzisz, o, i ta Gołda przeżyje. Odzyskania niepodległości. Niech oczywiście ten park już wtedy będzie na ile możliwe w całości wykończony. Przed chwilą zwiastun o chcemy robić Park Pamięci Narodowej. Proszę Państwa, 100 lat odzyskania niepodległości. Trzeba pamiętać młodzieży, przybliżać tę historię. Kto nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. Mamy jeszcze inne propozycje, ale może to innym razem. W związku z tym parkiem, proszę Państwa, jeżeli pokazujemy zbrodnie, na przykład UPA i innych tych, prawda, tych bandytów, to pokazać też tych, którzy ratowali, którzy zachowali się jak trzeba. Jeżeli pokazać hitlerowców i Niemców, którzy mordowali, pokazać też szlachetnych Niemców, którzy zachowali się jak trzeba. W tym kluczu chcemy iść, proszę Państwa, żebyśmy się uczyli właściwych postaw i młodzież, żeby się uczyła właściwych postaw, tych najpiękniejszych. Ojcze Grzegorz, ojcze dyrektorze. Mamy gościa, jest nim pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Bardzo serdecznie witamy, panie ministrze. Szczęść Boże, panie ministrze.
Witam serdecznie, radiosłuchacze. Tak, telefonujemy też do pana ministra, bo takie pogłoski też chodzą, mówi się o rekonstrukcji. To znaczy w mediach rządu, tak, że, no, że ma się połączyć Ministerstwo Środowiska z resortem, czy z drugim resortem ministra, Ministerstwa Energii. Co pan minister o tym sądzi? Ale tak, rzeczywiście ja bym powiedział, że zapytałbym pana ministra, tak, Ministerstwo Energii, no o co tu chodzi? To jest tak, ja pamiętam ten zamach na Ministerstwo Środowiska już nie jeden raz. Zamach na lasy. Pamiętam, ojciec Komorowski był za tym, żeby coś, jeżeli dobrze pamiętam, prezydent Komorowski był za tym, żeby w każdym razie byli tamta opcja, tak powiem, nie chciałbym jednego nazwiska wymieniać, była za prywatyzacją lasów. Tych prawie 4 miliony podpisów, 3,5 miliona pan złożył i później jeszcze tak dużo podpisów doszło za lasami. Co o tym myślą leśnicy? Zamach na Puszczę Białowieską, teraz przez Unię Europejską. Tak, no później... Tu są ogromne pieniądze. Nie chciałbym dotykać pewnej sprawy, no ale to się nazywa nie reprywatyzacja, restrukturyzacja, tylko no, jeszcze inne rzeczy. Prawda, też ogromne pieniądze są tu potrzebne. Czy akurat, no o co tu chodzi? A przy tym, panie ministrze, jak patrzę na hejt, jak w stosunku do pana, to budzenie nienawiści, tamta przy każdej okazji ustawa chociażby, ojcze, chociażby ta ustawa o wycince drzew na terenie prywatnym, w swoim ogródku. Jak to się stało? To jest w innych krajach, to jest normalne. Zaraz tak, jeśli mówią wprost, że to jest pierwsza ustawa wolnościowa, prawda, w Polsce. Taka wściekłość tu na pana. Puszcza Białowieska. Jaka wściekłość. A przed tym pamięta ojciec, obwodnica augustowska, Dolina Rozpudy, też atak na pana, ale teraz to. A przy tym jest tych rzeczy więcej, ja już nawet nie pamiętam, bo raz po raz minister Szyszko był, nie wiem, jakby nic nie rozumiał ze sprawy. I też poniesie oni cały czas takiego dobrego gospodarowania, jeżeli chodzi o lasy, łowiectwo i inne, prawda? No tak samo, jeżeli już to, a tak też na tych myśli, nie wolno strzelać do zwierząt. Te świnie dzikie już po Warszawie chodzą, prawda? Do Warszawy dochodzą gdzieś nawet. No i w każdym razie, przepraszam, no to jest coś dziwnego. Ojcze Grzegorzu, jeszcze inne sprawy, prawda? Ojcze Grzegorz już rozmawiał z następnym kimś na telefon, on trzy rzeczy robi naraz, albo sześć. Tak, naraz. Tak, ojcze, w każdym razie to, a proszę popatrzeć, to co się działo, chociażby to było chyba w Paryżu, czy gdzie to była taka konferencja klimatyczna. To co pan uratował nas w związku z tym CO2, co popsuła Platforma, prawda? I u nas się nie mówiło, nawet telewizja publiczna. Ja tak patrzę, obserwuję telewizję publiczną i mam dużo zastrzeżeń. Publiczna telewizja, no, już pozostawiam, bo to jest nie ten temat, ale jaką rolę odgrywa telewizja publiczna, jaką przedstawia nam chociażby rodzinę, prawda? Jak w tym temacie tej nienormalności, prawda? A tutaj o panu nie mówili nic, o tych sukcesach, o tym, że będzie ten kop, co w tym w katolicach, 30 tysięcy ludzi przyjedzie najwyższej półki i będą tutaj mówić o tym, że się o tym nie mówi. No i o innych rzeczach tu nic. Teraz Macron robi, jak chce rozmyć to, co było osiągnięte wcześniej z tym CO2, prawda? To są w tej Francji Niemcy. Tak. Nie chcę panu, tylko ten hejt cały czas. Minister Szyszko. Ja cały czas mówię, panie
profesorze, panie ministrze, proszę wybaczyć, że powiem tak publicznie, ale my widzimy, że pan jest naprawdę Polakiem, którym zależy na ojczyźnie i wybitnym specjalistą. I tutaj jesteś, za przeproszeniem, jesteś wynajęci, czy chociażby ci ekoterroryści, prawda? Taki chłopczyna, czy dziewczyna, gdzieś tam za wynajęci, prawda? I oni, a również nie pamiętają. Nazywają się ekologami. Jak oni są traktowani? Jakie jest prawo w Niemczech? Czy w innych krajach? Niemcy wycinają puszcze. Resztki puszczy, która jest 12 pamiętam, że no i oni, ja nie mówię, że należy wycinać, ale wycinają, bo postanowili. Tak? No i przychodzą ci niby ekolodzy, policja przyjeżdża, zbija. No, a u nas plecie, takie rzeczy po prostu wygląda na to, jakby nie było gospodarki ojczyźnianej. Znaczy, przepraszam, nie atakuję tego rządu, broń Boże, ale tak długo to trwało, prawda? No i teraz atak na ministra tutaj, na środowisko, na lasy. No, a nawet te jak się nazywają te nie jelenie, tylko łosie, prawda? Teraz, no, gdzieś czytam o tym też, jak one, jakie niebezpieczeństwo, gdy no, bo jest już coraz więcej, ty zderzysz się, za przeproszeniem, z samochodem, jakie niebezpieczeństwo ruch na prowadzący. Jak one cierpią, gdy tam gdzieś przeskakują i na płot się wiesz, i tak dalej. Ja dotykam tylko pewnych rzeczy. Bo tu się kojarzą no, pytania, o co tu chodzi, jak, dlaczego nie ma dyskusji publicznej, jest tylko hejt. Dlaczego z całym szacunkiem, nawet te media, o których mówią, że prawicowe, myślę szczególnie teraz o drukowanych, bo jakoś nie mam czasu oglądać czegoś innego, w każdym razie one nie stają po stronie polskiej, nie mówią o tych sukcesach. Tu jakiś jest, tu chyba jest czytanie, jakiś skok na bogactwo Polski znowuż. Nie wiem, panie ministrze, dużo tych pytań, może chaotycznie. I też to byłoby, panie specjalnie, jeżeli tak rzeczywiście miałoby się stać, czy to kwestia te pogłoski miałaby wyjść w życie, czy to no, kwestia tego bezpieczeństwa, tak, i lasów, i rzeczywiście tego wszystkiego, co pan przez te lata, ale ojcze, udało się wypracować. Ale ojciec, środowiska to również złoża. Geologia, pamięta ojciec geologię, jak chcieli sprzedawać nawet źródła wody, podziemne złoża, platforma już była to. I cały czas doszedłem, poprzedniego rządu nie było głównego geologa. Kraju, prawda, teraz proszę ojca węgiel i polityka chociażby Unii Europejskiej chce wchód do węgla zatrzymać sprawy węgla. Polska ma ile procent? 80-90% węgla z całej Unii Europejskiej. Tak, prawda, to, no i to co? A więc i to. Ja podejrzewam, i polityka, panie ministrze, proszę wybaczyć, że tak, ale polityka Niemiec jaka jest? Śląsk, po prostu Śląsk jest, mówią, tam są te rasie, nie rasie, prawda, autonomia śląska, czytaj Niemcy. A może chodzi, Niemcy są dalekomyślne, jak patrzę na Niemcy, dalekomyślni. I czy to tylko po wojnie, czy to Adenauer, czy to Kohl, czy to Schröder, czy to Merkel, czy inni, czy Strauss przedtem. Osobiście kiedyś rozmawiałem ze Straussem, jeszcze Józefem Straussem. W każdym razie, zobaczcie, oni są dalekomyślni. Czy to ta socjalistyczna niby strona, czy CSU, CDU teraz, tak? Oni patrzą dalej, wielkie Niemcy. Niemcy, które mają wpływ na Europę, na świat. Cały czas tak. Dalekomyślność. A my tak dajemy się skłócić i tu, i tam, i kłaniać się temu, i tamtemu. Jak nie Ruskom, no to Niemcom, to gdzieś tamtym. Trzeba z wszystkimi żyć w zgodzie, ale mieć swoją godność. Coś tak
jakoś nie uczymy się od często od lepszych pewnych postaw i jakieś troski o ojczyznę, dalekomyślność. Wiecie, no złoże, także to jest też Ministerstwo Środowiska. Geotermia. Nie tylko geotermia. Przepraszam, tyle. Bo ja nie ukrywam, że patrzę na te przemiany jakoś tak. Jeżeli mamy demokrację w Polsce, jeżeli jesteśmy zatroskani wszyscy, to myślmy. Pani Mistrzowicie. Tu nie ukrywa. Ulewa jest wyzwana. To nie ulega najmniejszej wątpliwości, że resort środowiska jest resortem, który posiada ogromne możliwości. Proszę Państwa, proszę. Ogromnymi zasobami, zasoby przyrodnicze, zarówno te pod ziemią, jak i na ziemi, no są ogromne. Jesteśmy unikatem w skali jednoczącej się Europy. Nie budzi najmniejszej wątpliwości, że zainteresowanie tym jest bardzo mocne i jak to zamienić na pieniądze, żyjemy w tym układzie. Tu są egzystencje, tu są egzystencje, a gdzie pieniądze zaczyna mocno liczyć. I to, że poruszyli sprawę polityki europejskiej, no to jest odkąd jesteśmy odzyskali niepodległość, to zawsze te koła takie liberalno-lewicowe starały się jakby zapanować nad tym bogactwem lasów państwowych. Ja to pamiętam jeszcze z czasów AWS-u. Proszę bardzo, proszę. Była taka inicjatywa zamiast polskich lasów państwowych jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Przepraszam, panie profesorze, panie ministrze, i wtedy pana też odstrzelili z Ministerstwa Buzek. Tak, jak pan się upomniał o lasy, o te wszystkie sprawy. Tak, no ale wtedy też żeśmy raczej byliśmy bardzo aktywni jako no, porozumienie centrum, bo wtedy byliśmy porozumienie centrum reprezentacji w AWS-ie i wtedy widzieliśmy wielką szansę w polityce klimatycznej, a także Polska powinna być liderem, rzeczywiście jest liderem. I wtedy chcę powiedzieć, że akurat pozbyłem się stanowiska ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Zostałem zwolniony. To założyć funkcji prezydenta 5. konferencji transportacji klimatycznej, światowej konferencji, tak, światowej, to w Bonn, ten spotkanie na Polsce. Poproszono, okazało się, że doradztwo było ze strony Unii Wolności, no bardzo mocno się pomyliło, był skandal na skalę światową, proszę, 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 Janusze, proszę, 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 radio się porusza, ustawa społeczna o tak zwanych strategicznych zasobach ekologicznych, przyrodniczych, gdzie stwierdzono, że lasy państwowe mają być w tym zasobie nietykalnym pod względem sprzedaży. Ale to wtedy się udało nam to zrobić, no, ta polityka nie udało się zrobić jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, ale później ten problem bezprzecznie odżywał. To był bardzo mocno, niestety nie
Proszę Państwa, proszę malutki słoneczki dzieci, proszę Państwa, proszę dzieci, i tak jak ojciec bywa, zebraliśmy, jako Stowarzyszenie na Zdrowie, ale przy pomocy Prawa i Sprawiedliwości, żeśmy zebrali ponad 3,5 miliona podpisów. To ogromna rola, która została spełniona przez, nazwijmy to, ośrodek Toruńskiego, w budżecie Radio Maria, telewizja Trwamy Nasz Dziennik. Przez dzięki wstępnościkom społecznego przekazu udało nam się osiągnąć wielki sukces, prawda? Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe poniosło sromotną porażkę, a te lasy, cały czas mówiliśmy, że mają służyć stymulacji rozwoju gospodarczego, szczególnie w terenach niezurbanizowanych, tworzeniu miejsc pracy w terenach niezurbanizowanych, i to się w tej chwili dzieje. Natomiast oczywiście te koła liberalno-lewackie, które są reprezentowane przez totalną opozycję, ciągle mają pretensje o to, że my w tej chwili jakby nie chronimy Puszczy Białowieskiej, przystymulowany cały proces wprowadzania Komisji Europejskiej w błąd. Zakończyło się to procesem przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie wyjaśniamy to ogromne nieporozumienie. Polska rzeczywiście broni prawa Unii Europejskiej, broni honoru polskiej nauki, polskiej myśli ochrony przyrody, i te sprawy wyjaśniamy, ale właśnie te koła, które są w tej chwili w totalnej opozycji, ciągle nas atakują, ciągle pokazują to ministerstwo i tego ministra jako ten, który niszczy i wycina ostatnią, pierwotną puszczę w Europie, czy też na świecie, prawda? Robiąc to jest taką nieprzyjemną atmosferę również na całym świecie. Te sprawy wyjaśniamy i równocześnie tym kołom się nie podoba to, że w programie Prawa i Sprawiedliwości te lasy jednak mają stymulować rozwój gospodarczy, mają być gwarantem bezpieczeństwa ekologicznego państwa. I to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że z tego powodu jestem również bardzo mocno atakowany na świecie. Ale w tym świecie liberalnym, a również są mocno atakowane tu przez totalną opozycję. To jest rzeczywiście prawda, ale myślę, że tu społeczeństwo widzi, gdzie jest prawda, i widzi, że Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście konsekwentnie realizuje swój program, i te lasy państwowe mają być lasami państwowymi, które trzeba oczywiście wykorzystywać zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Panie ministrze, bo mogłoby być tak, że co, że Ministerstwo Środowiska zaniknie, przejdzie do Ministerstwa Energii, ale przecież lasy co, mają przejść, nie wiem, pod departament czy pod resort rolnictwa, co z Puszczą Białowieską, bo pan może być takie niebezpieczeństwo, jak tego nikt nie będzie bronił, to zrobimy z tego cały park narodowy, tak Unia Europejska może nam narzucić, a widzimy, że jednak leśnicy potrafią gospodarować, tak? Zobaczmy w ogóle, co Unia Europejska narzuca. Unia Europejska, czy my jesteśmy suwerenni w ogóle. A jeszcze, jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę, panie ministrze, to, że wewnątrz Polski, z Polski wychodzi targowica, upominają się, proszą Unię, jak kiedyś carycę Katarzynę, albo jeszcze gorzej, teraz proszą Unię, żeby nas karać, żeby Polskę karać za reformę sądownictwa. Może jeszcze za wojsko też będzie trzeba karać, bo zaczynamy trochę wojsko reformować. Przez 25 lat czy więcej nie kupowano samolotów lepszych, nie robiono właściwie nic. Nie mamy marynarki wojennej, nie mamy wojska, więcej oficerów niż szeregowych. To wszystko razem. Jesteśmy po prostu jak bezbronni, prawda? Bo wojny nigdy nie będzie. Tak mówili. A to chodziło o rozbrojenie Polski. Z Polski zrobić absolutnie kraj kolonialny. A Polacy to tacy naganiacze, tylko tacy wyrobnicy, prawda? Tak, którzy mało by myśleli, cieszyliby się, że jeżeli będą pracować, to w tych koncernach międzynarodowych, potężnych, i będą się cieszyć i z ręki jeść, za przeproszeniem. Tak. Coś dramatycznego. I tu właśnie lasy. I tu właśnie złoża. Panie ministrze, przepraszam, że tak, ale proszę popatrzeć, jak przez tyle lat my walczymy o geotermię. W czym jest problem? Dla państwa to jest nic. W
Zawsze państwo wspierało takie rzeczy, ale tu Radio Maryja, katolicy, jeżeli jeszcze księża tu gdzieś są w pobliżu, to nie zgodzić się na sukces. Jakieś lobby międzynarodowe. Tutaj służenie komuś, a nie Polsce. No, tak samo tutaj widzę. No. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Służenie komuś, a nie Polsce. Nie przejął władzy, ale nie darują nam tego. Ale tego nam nie chcą darować. Ale panie profesorze, jeszcze więcej powiem. Tak, wszystko jest ważne. Ważna jest gospodarka, ważne są dobre relacje z ludźmi. Ważne zarobić nasze z poszczególnym państwem. Ale ważny jest duch, to jeszcze następna sprawa. Bo w którym kierunku idzie świat? To już nie nowa lewica, nie marksizm, ale genderyzm. Idzie totalitaryzm, to się widzi. Proszę, niech ludzie pytają mądrzejszych, prawda, na ten temat, którzy często nie są dopuszczani do głosu. Ksiądz profesor Tadeusz Gus, pamiętam tą konferencję, panie profesorze, no, tu w Toruniu, ponad 8 tysięcy leśników, myśliwych i innych rolników. Proszę ma, no i ksiądz profesor ma wykład, humanizacja zwierząt i drzew, animalizacja człowieka i później nawet na Kulu jest komisja, która bada, co on mówił. Boże, co, gdzie my jesteśmy? No, także patrzmy na to. I tutaj gdzieś jest właśnie, są lasy, środowisko, złoża nasze. No i ten hejt na profesora i nawet na ministra i nawet w TVP. Nie mówią o tym, milczą, o tych sukcesach. Przepraszam, mówię głośno nie mówią i ktoś może być szokowany, co ja nie atakuję, broń Boże, tego rządu, bo ten rząd też nie wszystko naraz robi, ale przypatrujmy się, o co tu chodzi, no, prawda? Te ruchy są sprawne, proszę ojca, starają się dotrzeć do wszystkich możliwych ośrodków, ale ja tu wierzę, że no jednak program Prawa i Sprawiedliwości na pewno będzie realizowany w tych rządach, natomiast no ta totalna opozycja na pewno stara się robić wszystko, co jest tylko możliwe, a to, że Polska jest ostatnią ostoją takiej normalności, ja powiem, zjednoczącej się Europy, to bardzo ich to boli, to nie ulega najmniejszej wątpliwości i boli to, że Polska jednak w Polsce wygrało Prawo i Sprawiedliwość, że ma ten określony program jednak obrony tożsamości narodowej, obrony własnych interesów, no przecież to pani premier mówiła zawsze, że no, wystarczy nie grać, prawda, i to rzeczywiście efekty tego były bardzo duże, także ja tutaj się nie dziwię, no tamta strona jest bardzo mocno zaniepokojona, to jest ta szkoła, ja bym powiedział, lewacko liberalna w Unii Europejskiej jest widoczna. Polska nie jest specjalnie lubiana, ale to z tego powodu, że właśnie zaczynamy reprezentować interesy i dlatego, że jest katolicka, chrześcijańska, katolicka. Jest, no oczywiście katolicyzm jest tu bardzo mocno przeszkadza. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Nie lubiana. Panie ministrze, to co? Górę serca, alleluja i do przodu. Dziękuję ojcze, na pewno damy radę. Myślę, że... No, wskazał z tym mój głupi. Dziękuję ślicznie za spotkanie. Jestem optymistą i na pewno no, i prawda, i racjonalność, no i oczywiście interes Polski. Bo panie ministrze, też pytanie, czy wystarczyłoby, no jak tak mówimy, jakby to miało stać się nieprawdą, że ministerstwo skasowane, że wystarczy, ja że pan minister będzie znowu pełnomocnikiem tylko na dużą międzynarodową konferencję. Czy to też dla Polski nie będzie no, takim, no nie wiem, przytykiem, czy jednak ranga ministra, a tylko pełnomocnik do konkretnej sprawy. Teraz wchodzą nowe projekty, przecież Lasy Państwowe zapoczątkowały projekt pod nazwą Zdrowa Żywność Polskich Lasów. To się wszystko rozwija, no i co? I gdy wszystko jest na dobrej drodze, likwidować, rozdzielać to dobro? Nawet dla edukacji, nawet w naszej kawiarence przy sanktuarium mamy już troszeczkę tych wyrobów z dziczyzny, no. I można kupić to. Moje serdeczne gratulacje. Ale to jest mało, na razie to tak minimalnie. Zobaczymy, chcemy edukować ludzi. Powiedzieć, że panie ministrze, że to jest zdrowsze od
od tej wieprzowiny, tych hodowanych, jest bardzo zdrowe. Nie ma cholesterolu. To prawda, że to jest najlepsza żywność, jaka może być, mówię, tego pokarmu mięsnego pozyskiwana z polskich lasów, polskich pól, a gdzie ta zwierzyna ma możliwość wybierania tego, co chce zjeść, prawda, i w związku z tym bezstresowo hodowana i rzeczywiście żywność niezwykle zdrowa. I bardzo się cieszę, że jednak odbijamy to, przepraszam za wyrażenie, i coraz więcej tej żywności jednak będziemy przetwarzali w Polsce. A to, co się dzieje w lasach, państwo uruchomiły sklep, drugi sklep słyszę na terenie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej na Bielnej w Toruniu. No, promocja, pokazanie, że ta żywność może być tu przetworzona i może służyć Polakom, no to jest niezwykle, niezwykle cenne, za to serdecznie dziękuję, gratuluję. A tu powracając, oczywiście to lewactwo liberalne no jest mocno zaniepokojone, więc stara się też informować, no robić wszystko, co jest możliwe, prawda, żeby Polska jednak nie osiągnęła sukcesu, żeby zawróciła tę, która została wyliczona w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. I myślę, że na pewno nie jest na rękę, gdyby na przykład zniknęło Ministerstwo Środowiska, gdyby powiedzmy sobie połączyć lasy, gdzieś przekazać na przykład do innego resortu, do rolnictwa, żeby zająć się eksploatacją i uprawą na wielkich obszarach. Oczywiście ten układ liberalny na pewno ku temu dąży i to jest jego marzenie. Natomiast ja nie wierzę, aby ten program Prawa i Sprawiedliwości został w jakiś sposób zmieniony. Oczywiście staramy się i rząd na pewno stara się optymalizować swoje działania, ale na pewno myślę, że to jest rząd niezwykle racjonalny i będziemy realizowali politykę tą, która była zarysowana w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Też myślimy, panie profesorze, panie ministrze, o właściwej reprezentacji przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo kwestia puszczy jeszcze się nie zakończyła. Czekamy, nie wiem, czy już na jakiś wyrok w kwietniu, bo o tym pan minister też mówił. Bo tutaj też, myślę, właściwa ranga. Kiedyś za poprzednich rządów PO-PSL wiele razy widzieliśmy, że jeździli różni przedstawiciele do Unii Europejskiej, ale nie właściwą rangą, prawda? Za mało było premiera, a nawet rzadko kiedy premier Tusk się odzywał w Parlamencie Europejskim. Jego obecność też była taka... Teraz w interesach Polski się odzywa, tylko nie wypowiadał. A tutaj jednak ta reprezentacja musi być dosyć mocna, silna i taka bardzo konkretna. No proszę ojca, to jest mój obowiązek, jestem ministrem. Polska została naprawdę obrażona bardzo mocno przez tych, którzy skarżą Polskę w sprawie Puszczy Białowieskiej przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest to niezwykle krzywdzące. Tu Polska realizuje w 100% prawo Unii Europejskiej, implementację Natury 2000, implementację dwóch dyrektyw w czasie ich habitatowej, ale z pełną konsekwencją i z pełnym przestrzeganiem prawa. Natomiast tu Komisja Europejska została wyraźnie wprowadzona w błąd. Myślę, że ma w tej chwili kłopot tutaj pod tym względem, bo to zostało pokazane. No ale musiałem tam jeździć i w towarzystwie rzeczywiście wyśmienitych, również moich doradców, wyśmienitych profesorów, pokazując, że to rzeczywiście jest jakieś potworne przekłamanie. No, oskarżanie Polski o to, że niszczy zasoby przyrodnicze, gdzie te zasoby przyrodnicze są dziedzictwem kulturowo-przyrodniczym właśnie Polaków, miejscowej ludności, Polskiej Szkoły Leśnej, Polskiej Szkoły w ogóle Łowieckiej, Polskiej Szkoły Ochrony Przyrody. No, jesteśmy liderem. Naprawdę, ja mówię tu, a zaczynam szybko mówić, prawda, bo się troszeczkę i powiedzmy denerwuję. No, to, co jest perłą dla całego świata, to się okazuje, że tu właśnie uderzono, mówiąc, że Polska właśnie wycina ostatnią puszczę w Europie i to jeszcze wycina dla zysku. No nie dla zysku, tylko dlatego, że po prostu doprowadzono do potwornej epidemii chorób, które wystąpiły na terenie zagospodarowanej części lasów Puszczy Białowieskiej. To jest w związku z tym zginęły siedliska i gatunki, które zostały wyznaczone w ramach Natury 2000. I to w tej chwili ratujemy. I za to, że ratujemy, że obnażamy tą krzywdę, którą Polską zrobiono za czasów Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego, to w związku z tym za to jesteśmy skarżeni. A to znajduje troszeczkę dobry grunt w środowiskach lewackich, które nie lubią Polski z punktu widzenia właśnie dlatego, że zaczyna stawać się krajem normalnym, to w związku z tym jesteśmy atakowani. Ja tam musiałem być, proszę ojców, szanowni radiosłuchacze, gdyż to jest mój obowiązek. Ja jestem ministrem.
ministrem. Jestem sługą, który objął to stanowisko z racji, z woli narodu, z woli suwerena i w związku z tym muszę to bronić. No chcę również powiedzieć, że mam dosyć duże doświadczenia, bo akurat w sprawie sporów przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej z moim udziałem no, 3 procesy zostały, ja bym powiedział, wygrane, nawet zakończyły się, no, ja bym powiedział, no, kompromitacją pozywających, czy również bez tych no, kół liberalno-lewackich, to była rozprawa o rozpudę, gdzie posądzono nas, że będziemy chcieli niszczyć zasoby przyrodnicze, to się wyprostowało, wygraliśmy ten proces, skończyło się tak zwanym, powiedzmy, no, układem zerowym, ale to jest również jakby no, ukłon Polski, żeby no, nie zadrażniać stosunków pewnych z Unią Europejską, wygrany proces o emisję tlenku węgla, wygrany proces o to, że Polska może być wolna od genetycznie modyfikowanych organizmów, no to były procesy, które były zapoczątkowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007, a z mojego nadania i te wszystkie procesy zakończyły się wygraną. Mówiliśmy o tym parę razy na w Radiu Maryja w telewizji Trwam. Pisaliśmy o tym wygrane wyroki, proszę sobie wyobrazić, niezwykle korzystne dla Polski, nie zostały skonsumowane przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. Wręcz zupełnie zostało to pominięte, a chcę powiedzieć, że nawet Gazeta Wyborcza w pewnym momencie napisała, jednak Krzyżko miał rację, chodziło o dwutlenek węgla, wystarczy wyjść w kąpę i wcisnąć to hasło, jednak Krzyżko miał rację i Państwo to wszystko zobaczycie. No, a to ogromna sprawa, sprawa związana z bezpieczeństwem energetycznym państwa, związana z polityką klimatyczną, no jednak nie została wykorzystana przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. Ci ludzie, którzy są w tej chwili w totalnej opozycji, atakują bezpośrednio rząd, atakują oczywiście Ministerstwo Środowiska, atakują również i moją osobę. I wcale nie zupełnie inna niż droga obecnego rządu, układu rządowego, partii Prawo i Sprawiedliwość. To jest obrona polskich interesów, a tam jest tylko i wyłącznie. Panie ministrze, dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dziękuję ślicznie, z Panem Bogiem, dziękuję bardzo. Panem Bogiem, żeby w TVP pan mógł często występować i mówić o tym i o tych sukcesach. O tych sukcesach, o czym się milczy, o pana sukcesach, milczą media. Nawet prawicowe, a nazywają się prawicowe i TVP. Jest to, jeżeli to były takie gdzieś, no powiedziałem, marginalnie przedstawione, ciekawe, że o tym się, o co tu chodzi. Panie ministrze, wszystkiego najlepszego. Dziękuję ślicznie, z Panem Bogiem i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Komisja Europejska zdecydowała się na uruchomienie artykułu 7 Traktatu Unijnego wobec Polski. Wniosek w tej sprawie zgłosił wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Komisja Europejska zdecydowała się również o przyjęciu kolejnych, już 4 rekomendacji dotyczących praworządności wobec władz w Warszawie. Komisja Europejska analizowała ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Jakby kolejna sprawa
Komisji Europejskiej przeszkadza i no, próbuje się nałożyć sankcje na Polskę. Jak pan to ocenia i rzeczywiście z czym się to wiąże? Jak mamy to rozumieć? Czy na razie to się z niczym szczególnym nie wiąże, poza polityczną presją na nas i tworzeniem złej atmosfery wokół rządu polskiego. To była decyzja, którą można było przewidzieć, że komisja tak postąpi od pewnego czasu. Toczy się przecież ta sprawa. Charakterystyczne jest to, że komisja ciągle jakieś rekomendacje przesyła. To się nazywa rekomendacja, tak naprawdę nie jest to żadna rekomendacja, to jest dyktat. Polski rząd odpowiada bardzo rzeczowo i Komisja Europejska te wszystkie uwagi, tę odpowiedź zawsze wyrzuca do kosza, tak jakby jej nie było. Znaczy, w ogóle na to nie reaguje. Jakże nie mieliśmy do czynienia z jakimś dialogiem, tym poszukiwaniem kompromisu, wyjaśnieniami, argumentami. Tylko od samego początku było, ma się to przyjąć i już. Więc ja myślę, że długo nie chodzi tak naprawdę o żadną reformę sądownictwa, tylko chodzi o nękanie i o... Chodzi o nękanie i chodzi o nękanie na czarnie. O nękanie. Komisja Europejska żądała absolutnej uległości i kapitulacji. Panie profesorze, no bo nałożenie sankcji na Polskę możliwe byłoby jedynie przy jednomyślnej zgodzie państw członkowskich. Wiemy, że Węgry nie poprą tego, deklarowały to wielokrotnie. Też mówi się o tym, że chcemy rozmawiać, prawda? Deklarowała to zawsze pani premier Beata Szydło i rozmawiała. Ostatnio pan premier Mateusz Morawiecki. Też no takie dziwne są te głosy, bo wiceszef komisji, który no, podjął tę inicjatywę, Timmermans, mówi, że zależy mu na Polsce, na Polakach, z ciężkim sercem. To wszystko, prawda, robi. Znowu Juncker zaprasza i mówi, że chce kontynuować rozmowy, tak jak zaczęło się w Radzie Europejskiej, tak teraz z Komisją Europejską, że chcą rozmawiać. No, ale pytanie, jak to się ma do samostanowienia Polski o sobie, do praworządności, którą chcemy też wprowadzać, bo widzimy, jaką to było kulą u nogi, brak reformy. No tutaj tego, co najważniejsze wydaje się w państwie, jeżeli myślimy o Sądzie Najwyższym, o sprawie w ogóle sądownictwa. Tak, no to jest charakterystyczne, że komisja w ogóle nigdy się nie odnosiła do stanu praworządności, do sytuacji sądownictwa w Polsce poprzednio. Można mieć takie wrażenie, że system sądów i wymiaru sprawiedliwości działał znakomicie i nagle pojawił się rząd Prawa i Sprawiedliwości i wszystko zniszczył. Gdy tymczasem no, ten rząd jednak działał w reakcji na różne słabości i patologie. Ale te patologie i słabości nie przeszkadzały nigdy komisji, ponieważ wtedy przy władzy była partia Platforma Partia Głównego Ruchu, która totalnie przyjmowała wszystko, co płynęło z Brukseli. No i zawsze była posłuszna. Natomiast no, teraz rządy sądów konserwatywnych są już samo w sobie jest kamieniem obrazy. Ale to, co ksiądz słusznie wskazał na to, że ta wątpliwość tego dialogu, proszę zwrócić uwagę, że to jednak jest straszny afront jednak wobec rządu w Warszawie, ponieważ pojawił się nowy premier. No chociażby tak kurtuazyjnie wypadało, nie wiem, spotkać się z premierem, porozmawiać,
Żołnierze to nie zrobiono, ale jakby natychmiast, bez tych rozmów, uruchomiono ten artykuł 7, jakby specjalnie pokazać, że nas to nic nie obchodzi. No i tak będziemy robili to, co nam się podoba. Komisja tutaj... Zakazują się swoich rozwiązań przeciwskuteczne. Do tych sankcji jakby nie dojdzie. Bo jeżeli tak mogę panu profesorowi wejść w zdanie i takie mówienie, że to zawsze Polska leży na sercu, że Polacy... No ale przepraszam, to Polacy wybrali taki rząd, a dzisiaj liberałowie, demokraci niby Europy mówią, że demokracja jest w Polsce rozmontowana, teraz jest czas na działanie i Unia Europejska musi przeciwstawić się rządom Prawa i Sprawiedliwości, które są całkowicie sprzeczne z wartościami Unii Europejskiej. To znaczy, że Unia Europejska musi przeciwstawić się Polakom, bo to Polacy wybrali. Polacy tego chcieli i teraz co Unia Europejska? Ma problem z PiS-em czy z narodem polskim? Tak, no to co mówi Tusk, czemu leży na sercu dobro Polaków i dobro Polski. Timmermansowi leży na sercu włącznie dobro Timmermansa, bo to jest przedstawiciel partii, która znajduje się kompletnie na marginesie i gdyby nie Polska, gdyby nie Węgry, to by w ogóle nie istniał. To jest jedyny wehikuł jego kariery, utrzymania się w polityce europejskiej, wyłącznie egoistyczne, które wykorzystuje takie resentymenty wobec partii konserwatywnej. Unia Europejska jest monoideologiczna, jedna ideologia tam obowiązuje i nie ma... Oni są niezdolni po prostu do... Ja to obserwuję w Parlamencie Europejskim. Oni są niezdolni do poszanowania liberałowie, innym krajom mogą być konserwatyści, że jest inna hierarchia, inne światopoglądy. Oni tego kompletnie nie rozumieją, nie akceptują. Ma być tak, jak oni chcą. No i niestety, no my tutaj trzeba też pamiętać o tym szerszym kontekście. To znaczy ten opór Polski przeciw komisji, przeciw polityce głównego nurtu jest tak naprawdę obroną jakiejś tam wolności zróżnicowania Unii Europejskiej. Jeśli my tutaj odpuścimy, no to znaczy, że będzie już zupełna dominacja tego głównego nurtu, bo po Polsce mogą przecież przyjść inne kraje. Pamiętajmy, że w Unii się burzy i są te silne ruchy odśrodkowe i komisja najwyraźniej chce zakrzyczeć to i umocnić swoją władzę, dać nauczkę Polsce, żeby już nikt się nie odważył. Myślę też, że ważne jest zdanie pana ministra Waszczykowskiego, który mówi, że my nie zgadzamy się na podwójne standardy, jeśli tam te rozwiązania mogą istnieć, myśli o krajach Unii Europejskiej. Mówi, my nie wprowadzamy rewolucyjnych zmian, ale importujemy te, które istnieją w państwach Unii Europejskiej, we wspólnocie państw europejskich, więc też no, to pytanie jest, myślę, jak najbardziej zasadne. Dlaczego tak się upierają na to, żeby rozmontować albo nie dopuścić do tych reform, które w państwie następują, które widzimy po latach, są bardzo, bardzo potrzebne i konieczne? No właśnie dlatego, to są podwójne standardy, bo to nie chodzi wcale o żadną praworządność, nie chodzi o reformę w Polsce. Chodzi o to, żeby w Polsce rządzili ich ludzie. A jeżeli będą rządzić ich ludzie, to wtedy mogą robić co chcą. Prawda? Może być korupcja, mogą być różne skandale, nadużycia władzy, zastraszenie opozycji, to wszystko może być. Nawet krew się może przelać, ale pod warunkiem, że to są ludzie. Jeżeli to są ich ludzie, to mają wtedy święty spokój.
Natomiast jeżeli jest już ktoś inny, no to wtedy trzeba stosować wszystkie możliwe środki, żeby ich jakoś zmarginalizować i uspokoić. Podwójne standardy to jest norma w Unii Europejskiej. Ja kiedyś w czasie którejś dyskusji parlamentarnych w parlamencie powiedziałem, że zasada podwójnych standardów to jest jedyna zasada, jaka jest w pełni